Witam, witam. Piękna noc na spacer, nieprawdaż? Jak na mój gust, zbyt bardzo przypomina niemieckich ekspresjonistów, ale rozumiem, że może się podobać. Szuka pan towarzystwa? Pani jest pewnie Apolina, zgadza się? Owszem. Słyszał pan o mnie? Zna pani Anieszkę? Tak. Chciał pan nas obie równocześnie? Wie pani, gdzie mogę ją znaleźć? Nie, dawno już jej nie widziałam. Kiedy ostatnio się widziałyście? Hej, chce pan Anieszkę czy mnie? A może jest pan gliniarzem? Jak tak, to będę wielce rozczarowana. Niezupełnie, jestem detektywem. Wynajęły mnie pani przyjaciółki. Jakie przyjaciółki? Na pewno zna pani Idę, Milenę i świętej pamięci Franciskę. Owszem, znam. I z całą pewnością nie są to moje przyjaciółki. A pani się nie boi o własne bezpieczeństwo? Roman zapewnia mi całą ochronę, jakiej potrzebuję. Nie obchodzi pani to, że giną ludzie, których pani zna? Szczerze mówiąc, nie. Większy zysk dla mnie. Dla policji i tak jesteśmy zwykłymi kurwami. Poza tym Roman wystarczająco mnie ochrania. A teraz byłby pan tak łaskaw się odpierdolić? Odstrasza mi pan potencjalnych klientów. Jasne, jak sobie pani życzy. Podoba mi się ten posąg. Przypomina mi Idę. Ojej, czyżby mój przyjaciel skradł panu ten przedmiot? Owszem. Jest mi naprawdę straszliwie przykro. Widzi pan, nauczyłem go przynosić mi wszelkie błyskotki i musi pan przyznać, że świetnie wywiązuje się z tego zadania, nieprawdaż? Zdecydowanie tak. W takim uprzemysłowionym świecie bycie woźnicą to już nie to, co kiedyś. Skąd pan pochodzi, jeśli mogę wiedzieć? Czasami myślę, że z całej Europy. Zazwyczaj nigdzie nie zagrzewam miejsca, lecz tu już siedzę od jakiegoś czasu. Obawiam się, że nogi nie pozwalają mi już na zbyt dalekie podróże. Ale żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie, to pochodzę z Londynu. Moment. Pan był kiedyś detektywem albo nawet policjantem, prawda? Jestem prostym woźnicą i chcę, żeby tak pozostało. Prosiłbym o zaniechanie już tego wątku. Tak, z czystej uprzejmości. Jak pan sobie życzy. Kim pan jest?
Za dawnych, dobrych czasów, jak już wcześniej mówiłem, woziłem przypadkowych turystów albo ulicznice, które chciały przedostać się przez miasto za niedużą opłatą. A w tych niezbyt dobrych czasach mój przyjaciel, z którym już zdążyłeś się zaznajomić, pomaga mi wiązać koniec z końcem. Gdy zaś nadchodzą złe czasy, staje się parszywym włóczęgą. Więc zna pan niektóre z miejscowych prostytutek? Tak, znam. Woziłem je tu i tam. Albo one mnie zatrudniają, albo ich klienci. Może dlatego, że płacą mniej niż za taksówkę, a może dlatego, że przyciąga ich mój wiejski urok. Zna pan którąś z nich bliżej? Jedną. Zdarzało nam się wymieniać uprzejmości, lecz przez większość czasu po prostu jechałem. Była strasznie młoda, jak na to, czego żądały od niej te bydlaki. Na imię miała Vladana. Miała raptem 16 lat. Miała? Tak, nie widziałem jej od dawna. Obawiam się najgorszego. Mówi pan, że nazywała się Vladana. Jest pan pewny, że nie Aneszka? Całkowicie pewny. Vladana przypominała mi pewne dziewczę, które znałem za młodu. Z całą pewnością słyszał już pan o morderstwach? Owszem, słyszałem. Każdy, kto mieszka w okolicy, musiał słyszeć. To właśnie dlatego obawiam się o los Vladany. Mogę panu zadać kilka pytań? Jasne. Kim pan jest? I dlaczego tak bardzo interesują pana miejscowe problemy? Pan wybaczy, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Gus MacPherson, jestem prywatnym detektywem wynajętym przez prostytutki, żeby schwytać mordercę. Z dosyć oczywistych przyczyn dziewczyny są zaniepokojone całą sytuacją i niespecjalnie wierzą w działania policji. Godne podziwu, panie MacPherson, zaiste, godne podziwu. Muszę przyznać, że straciłem już resztki wiary w ludzi. Tyle już widziałem w trakcie swego opłakanego żywota. Pan, panie MacPherson, przywrócił mi tę wiarę. Niech pan mi powie, czy to prawda? Fale wyrzuciły kolejną na brzeg rzeki? Nie wyrzuciło jej na brzeg. Ona... Nieważne, zresztą... Niestety, tak, jest kolejna. Widział ją pan? Owszem, nie bój się, przyjacielu. To nie była Vladana. Mówili na nią Frantiska. Dziękuję panu, panie MacPherson. Uspokoił mnie pan. Mówił pan, że to nie fale wyrzuciły ciało na brzeg. Nie, to nie fale. Ktoś ją tam, proszę wybaczyć to sformułowanie, wywalił jak śmieci. Jak to możliwe? Jest tylko jeden sposób, żeby przejść przez miasto niezauważonym, panie MacPherson. Kanały. Dokładnie. Korzysta z nich, żeby przemieszczać się tam i z powrotem i unikać jakichkolwiek świadków. Natknąłem się w tym mieście na kilka przejść podziemnych, ale nigdy nie znalazłem żadnego w tych okolicach. Może pan powinien się rozejrzeć. Bez wątpienia pomogłoby to panu w śledztwie. Rozmawiał pan z policją na temat swojej teorii? Tak, rozmawiałem. Ale kto będzie słuchał bezdomnego włóczęgi, a szczególnie takiego, który intelektem przewyższa inspektora? Ten inspektor Skalnicz to prawdziwy unikat. Unikat, tak? To po łacinie dupek. Wie pan jeszcze o czymś, co mogłoby mi pomóc w śledztwie? Obawiam się, że nic poza moją nieśmiałą teorią, panie MacPherson. Jestem tylko woźnicą walczącym o przetrwanie, a ten mały łobuz czasem mi pomaga. A propos uprzejmości, mógłbym odzyskać ten pierścień? Pan wybaczy, oczywiście. Dziękuję. Przepraszam za tę niedogodność. Nic się nie stało. Gaz? Ida, co ty tu robisz? Znalazłam coś, co może ci się przydać. A czy ty przypadkiem nie miałaś iść do lekarza? Ido, proszę cię, nie rób tego. Czego mam nie robić? Masz nie pomagać. Dlaczego mam ci nie pomagać? Bo to niebezpieczne. Nie wiesz, że jakiś wariat grasuje po ulicach i poluje na kobiety? Potrafię o siebie zadbać. Nawet przez chwilę w to nie wątpiłem. Ale wolałbym wiedzieć, że nic ci nie grozi, bo wtedy spokojnie będę mógł skupić się na śledztwie, zamiast się o ciebie zamartwiać. Dobrze, już dobrze. Przepraszam. Czego się dowiedziałaś? Mam coś ciekawego.
Popytałam trochę wśród dziewczyn, no i w końcu któraś coś mi wyznała. Słyszała gdzieś, że jedna z ofiar przeżyła napaść i teraz ukrywa się na złomowisku. Wspaniale. Ale czy to jest wiarygodne źródło? Szczerze mówiąc, to tylko plotka, ale chyba warto sprawdzić, nie? Owszem, warto. Uważaj na siebie. Będę. Trzymaj się z dala od ulic, ale najpierw idź do lekarza. Dobrze, pójdę. Zobaczymy się później. A Ido. Tak? Dzięki za cynk. Nie ma za co i też cię kocham. O, zmywam się stąd. Ej, Kubina, otwórz! Musimy pogadać. Czego chcesz? Chciałbym zadać ci kilka pytań. Na temat? Najpierw chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie jedną rzecz. Nie chodzi mi o twoje dziewczyny, ja tylko chcę dorwać mordercę, to wszystko. I chcesz, żebym w to uwierzył, tak? Dokładnie tak. No więc nie wierzę. Każdy czegoś chce. Po prostu trzymaj się z dala od moich interesów, MacPherson. Zgadza się. Chcę czegoś od ciebie, ale nie twoich dziewczyn. Zamieniam się w sług. Przysługa za przysługę. Zrobię coś dla ciebie, żebyś wiedział, że nie próbuję cię wykołować. W zamian za to powiesz tej swojej małpie, żeby zostawiła mnie w spokoju. W sumie jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić, MacPherson. Tak myślałem. Brat goryla siedzi w pudle, zgadza się? Tak. Roman jest dobrym pomocnikiem i to głównie on chroni dziewczyny. Bez niego, powiedzmy, jeśli zdołasz go wyciągnąć, to powiem gorylowi, żeby dał ci spokój. Czemu go wsadzili? Było jakieś zajście z policją. Z tego, co słyszałem, to któregoś uderzył. To co? Umowa stoi? Momencik, nie tak szybko. Czemu chcesz, żeby Peter się od ciebie odczepił? Muszę pogadać z osobą, której pilnuję. Ach tak, Vladana. Więc ona naprawdę istnieje. Owszem, istnieje. Wyciągnij Romana z pudła i będziesz mógł z nią pogadać. Szczerze mówiąc, myślałem, że znacznie ciężej będzie cię przekonać. MacPherson, obaj zyskamy na usunięciu tego mordercy z ulic. Gdy go schwytasz, interesy wrócą do normalności. Idź już! Marnujesz czas! Jeden z moich ulubionych. Więzień Zendy. Miło cię znów widzieć, przyjacielu. A, pan MacPherson. Co pana sprowadza w ten uroczy wieczór? Cóż, chciałbym prosić o przysługę. Specjalnie mnie to nie dziwi. Jak mógłbym panu pomóc? Chcę, żeby był pan ze mną szczery w kwestii tej śliwy. O co panu chodzi? Niech pan da spokój. Co się naprawdę stało? Czemu pan pyta? Czy mężczyzna, którego wczoraj pan aresztował, to ten sam facet, który ochrania dziewczyny od Okara?
Tak, to on. Tak właśnie myślałem. Muszę go uwolnić. W ten sposób mogę zdobyć cenne informacje, które pomogą mi w śledztwie. Pomoże mi pan? Dobra, pomogę. Ale muszę prosić o coś w zamian. Czułbym się urażony, gdyby pan mnie poprosił. Co mogę dla pana zrobić? Bo widzi pan... To jest trochę krępujące. Mnie może pan zaufać. Chodzi o to podbite oko, prawda? Tak. Tej nocy, kiedy aresztowałem Romana, zauważyłem brak pewnej rzeczy. Mój medal zniknął. Ma pan jakiś medal? Tak. Dostałem medal za odwagę. Uratowałem kilkoro dzieci z pożaru, który wybuchł parę tygodni temu. Zuch z pana. Gratuluję. Tak, wiem. Dziękuję. Chodzi o to, że zauważyłem brak medalu, więc poszedłem znowu do Apoliny. Po co pan do niej poszedł? To znaczy, ja... Tu pana mam. No nic, nieważne. Ukradła mi go. Nie mam pojęcia, dlaczego. Może potrzebuje pieniędzy. Ale ja muszę odzyskać ten medal. Żona zaczyna już coś podejrzewać. To jest moja wielka chluba i raczej nie przejdzie, jak powiem, że zostawiłem go w biurze. Błagam pana. Niech pan go dla mnie odzyska. Kocham moją żonę i dzieci. Nie chcę ich stracić przez coś tak durnego. Spokojnie, przyjacielu. Będę pana krył. Przyniosę panu ten medal. Proszę tylko pamiętać, żeby uwolnić Romana, kiedy wrócę. Dziękuję, przyjacielu. Zobaczymy się później. Dobry wieczór, Mileno. Witam, panie MacPherson. Cieszę się, że już lepiej się pani czuje. Dziękuję. Mam nadzieję, że się pani na mnie nie pogniewa, ale nie powinna pani chyba teraz pracować. To zbyt niebezpieczne. Ale ja nie pracuję. Ja tylko mam oko na Apolinę. Jeżeli pójdzie z jakimś dziwakiem, to będę ich śledzić. To bardzo miłe z pani strony. Ale skąd może pani wiedzieć, że klient jest dziwny? Proszę mi zaufać, ja to wiem. Dobra, nie będę pani już przeszkadzał. Ida ma bardzo dużo szczęścia. Dobrej nocy, panno Mileno. A, to znowu pan. Niech mi pan przestanie zawracać głowę. Proszę chwilkę zaczekać. Jest pan naprawdę wkurzający. Mam dla pani informację o Romanie. Zainteresowana? O co chodzi? Najpierw musi mi pani oddać medal, który ukradła pani Staszkowi. A czemu do cholery jasnej miałabym to zrobić? A więc przyznaje się pani. Ukradła pani jego medal. Tak, sukinsyn mi nie zapłacił. A więc owszem, ukradłam jego cenny medal. To, że jest gliną, nie znaczy, że może mnie zerżnąć i pójść sobie bez płacenia. Co to, to nie. Nie mnie. Dobrze, więc co się stało? Przyszedł do mnie, gdy w końcu się zorientował, że to ja mam medal. Schwycił mnie i zaczął grozić, że mnie aresztuje. Akurat przechodził Roman i przerwał tę szarpaninę. Kazał mi iść do domu. No to poszłam. Pozwoli pani, że ja dokończę tę opowieść. Aresztowano go za to, że uderzył Staszka w twarz. I teraz Roman siedzi w pudle. No i czego pan chce ode mnie? Potrzebny mi ten medal. Staszek wypuści Romana, jeśli oddam mu jego medal. Jasne? Jasne, że tak. Każdy coś na tym zyska. Roman wychodzi na wolność. Staszek odzyskuje swój medal, a pani... A ja daję dupy za darmo. Zapłacę całą sumę, jaką jest pani dłużny. W porządku? Tu nie chodzi o pieniądze. Proszę wziąć to gówno i spadać stąd. Proszę bardzo. Zgodnie z obietnicą. Aha, dziękuję. A co z pańską częścią umowy? Zaraz wracam. Proszę bardzo, oto twój nowy przyjaciel, pan MacPherson. Kim pan jest?
Powiedzmy, że znam twojego szefa. Czeka na ciebie w sklepie. Spotkamy się tam później. Dzięki za wyciągnięcie mnie stąd. Cała przyjemność po mojej stronie. No to jesteśmy kwita. Wielkie dzięki, Kaz. Nie ma za co. Och, nareszcie żona da mi spokój. Cieszę się, że mogłem pomóc. Idź, powiedz bratu, że MacPhersonowi wolno się z nią zobaczyć. Okej, szefie. No cóż, MacPherson, wygląda na to, że dotrzymałeś swojej części umowy. Wysłałem Romana, żeby pogadał z bratem i będziemy kwita. Dzięki za wyciągnięcie mnie stamtąd. Nie ma za co. Do zobaczenia. Właśnie dotrzymałem mojej części umowy. Możesz porozmawiać z Vladaną, kiedy tylko chcesz. Źle cię oceniałem, Kubina. Nie wydaje mi się. Mam swoje powody, żeby ją chronić. Czekaj, zanim pójdziesz, to może ci się przydać. Dzięki. Jesteś pewny, że w gruncie rzeczy nie jesteś fajnym kolesiem? Nie, nie jestem. A teraz spadaj stąd.